Odwiedziliśmy 4. gimnazjum w Świdnicy, aby zobaczyć, jak szkoła przygotowuje się do nowego roku szkolnego. Ten już 2 września. W placówce powstaną 4 nowe klasy pierwsze. To niezły wynik, biorąc pod uwagę niż demograficzny. Dzięki temu nauczyciele w tej szkole nie muszą obawiać się o pracę. Ta liczba uczniów nowo przyjętych skutkuje tym, że w gimnazjum też rozszerza się kadra prowadząca. Przychodzi nowy nauczyciel na pełen etat wychowania fizycznego, przyszła nowa pani od języka niemieckiego, dwaj nowi trenerzy do piłki nożnej, nowy nauczyciel na część godzin geografii, czyli w dobie, gdy mówi się o planowanych zwolnieniach, w gimnazjum 4 zatrudniamy. Są nauczyciele, którzy jeszcze do niedawna nie mieli pełnych etatów. W tym roku 3 nauczyciele te etaty już pełne mają. Także powody do radości. Remonty w gimnazjum są już na ostatniej prostej. Z zewnątrz cieszy nowa elewacja, a wewnątrz sprzęt do sali komputerowej oraz szatnia. Zakończyliśmy 2 tygodnie temu remont, modernizację szatni szkolnej. To dzięki wsparciu Urzędu Miasta dostaliśmy dofinansowanie na remont i zakup szafek. Od tego roku każdy uczeń gimnazjum nr 4 ma do dyspozycji swoją własną, osobistą szafkę. Modernizacja też miała miejsce pracowni komputerowej. To w związku z dostosowaniem się do nowych przepisów zakupiliśmy 11 nowych zestawów komputerowych. Ten rok szkolny rozpocznie się 2 września, a zakończy 27 czerwca 2014 roku.